Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny wśród was, choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w nim, lecz będziemy żyć z nim z mocy Bożej wśród was. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, od 3 do 5 wersetu. Sprawdzanie samego siebie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że 2 Koryntian 13:5 zachęca nas do sprawdzania samych siebie. Jest to jednak fałszywa i oddalająca od Pana myśl. Werset ten brzmi: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie. Należy jednak przeczytać całe zdanie, które tak naprawdę zaczyna się w wersecie 3. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus. Jak zawsze, kontekst daje odpowiedź. Byli tacy, którzy kwestionowali apostolską misję Pawła apostoła i próbowali go zdyskredytować. Paweł zasadniczo mówi: to kompletny nonsens, spójrzcie tylko na siebie. Sam fakt, że jesteście wierzący, jest pieczęcią zatwierdzającą moją posługę i misję. Paweł napominał Koryntian, aby udowodnili, że są zbawieni, ponieważ są zbawieni, a nie po to, aby dowiedzieli się, czy są zbawieni.